5 sekund i 0,5 do zakończenia spotkania w trzeciej kolejki pomiędzy Energą Tory a Krakowską Wisłą. Piłkę do wyprowadza i okołem. Wielkie brawa na naszych wystarczonach. Zaimponujące duszy na tym dzisiejszym zwycięstwo. Monika, w imieniu kibiców dziękuję za ten mecz. Ogromny sukces, ogromne zwycięstwo, zasłużone chyba. Ja też dziękuję kibicom, miałyśmy ogromne wsparcie. Odwdzięczyliśmy się wygraną. Cieszy nas bardzo ta wygrana. Zagrałyśmy tam w Krakowie słaby mecz bardzo. Tutaj pokazałyśmy od pierwszej minuty, że potrafimy walczyć i nie oddałyśmy zwycięstwa. Walczyliśmy do ostatniej minuty. Tam 14 punktów, tutaj również. To ważne. Tak, bardzo ważne. Nas trener przygotowywał, żeby 14 punktów ta przewaga się utrzymała. Musicie już jakiś medalu może? Tak, jeszcze za wcześnie, na razie jesteśmy skoncentrowane na dalszych meczach. Dobrze rozpracowali ten zespół, który jest bardzo, bardzo dobry, poważny zespół. Nie udało nam się to, co na początku było. Wiadomo, że nam się nie uda grać pod tablicą, tam bronić Kobrin, Bulls. Znaleźliśmy, że to będzie ciężko, ale dobrze, że wygraliśmy ten mecz. To 14 punktów co nam daje właśnie, bo jest teraz remis w dwóch meczu. A myślę, że nie możemy patrzeć na ten mecz. Teraz mówiłem dziewczynami, że bardzo ważny mecz, co mówię też, no to tam konferencji, że teraz idziemy do Leszna. To bardzo, bardzo ważny mecz dla nas, że później można lekko zagrać mecz z Lotosem bez jakiej presji, ale musieliby wygrać ten mecz w Lesznie i będzie bardzo ciężko.